Co Pana zdaniem, jakie są ważne sprawy Pana zdaniem dla życia codziennego seniorów? Dzień dobry, witam wszystkich, Marian Ignaciuk. No, pytanie jest banalne, odpowiedź jeszcze banalniejsza. Najważniejsze jest zdrowie, a dopiero później reszta. Jeżeli będzie zdrowie, to będzie fajnie, będzie wszystko nam dobrze. Ja się podjąłem tematu powiedzieć o szczepionkach, tak właściwie na dodatek, tylko ze względu właśnie na sytuację obecną na świecie. Ze względu na to, na sytuację COVID-u. I chcę powiedzieć nie o historii jako technik, jako inżynier, trochę o szczepionkach faktów, no bo narosło bardzo dużo mitów. W tym roku jest fajna rocznica. Jest 100 lat od powstania znanej nam wszystkim choroby, zarazy Hiszpanki. To był ten wirus, który 100 lat temu, mało kto wie, to ja powiem, że zachorowało na niego, szacuje się, że pół miliarda ludzi, czyli 1/3 wtedy społeczeństwa, a zmarło około 100 tysięcy. Dlaczego się mówi wszystko około? No ponieważ jak wszędzie miała znaczenie polityka, no, skąd Hiszpanka? Była to pierwsza wojna światowa i wszystkie państwa biorące udział w wojnie nie ujawniały swoich zgonów, tylko Hiszpania była państwem neutralnym i ona ujawniła potworne działanie właśnie tej zarazy, tego wirusa Hiszpanki. I stąd mamy w nazwie Hiszpanka. Trzeba powiedzieć, że żeby zobrazować, to pierwsza wojna światowa, że tak powiem, w wojnie zginęło, się szacuje, około 10 milionów ludzi. Natomiast zaraza pochłonęła no, nawet do 100 milionów. I teraz wrócimy do roku 1930, gdzie dopiero w ponad 10 lat po tej wielkiej zarazie opracowano szczepionkę na właśnie na wirusa grypy, ten H1N1, ale to już są szczegóły. No i teraz przejdę dalej. Te szczepy, że tak powiem, które mają nam w szczepionkach pomóc, to jest taki no, preparat można biologiczny, który imituje infekcję i prowadzi do odporności naszego organizmu, jednym zdaniem. I te produkuje antygeny i dzięki temu, które uzyskuje się z tych drobnoustrojów, dzięki temu nabywamy odporności. Należy przypomnieć, że dzięki szczepionkom zostały wyeliminowane takie choroby jak ospa, błonica, tężec, gruźlica, odra, zapalenie wątroby. Według WHO szczepionki zapobiegają około 3 milionów zgonów. I teraz wrócimy do Polski. W Polsce w 2000 sezonie 2018-2019 szacuje się, że na grypę zachorowało około 4,5 miliona ludzi. A zaszczepiło się tylko 4% społeczeństwa. Że tak powiem, w sezonie 19-20 mówi się, że zachorowało około 3 miliony 900 tysięcy. Naszykowano 1 800 tysięcy szczepionek, z tego ponad 100 tysięcy zutylizowano, gdyż nie było chętnych do zaszczepienia się. I teraz może powiem. Ja zachodziłem w głowę i znalazłem powód, dlaczego jest taki no, mit szczepionek, powstały grupy antyszczepionkowe. Według mnie, jak zwykle, poszło o pieniądze. Otóż szczepionki, te błogosławieństwo XX wieku, obecnie ze względu na pogoń za pieniędzmi, zaczęto produkować, ja to powiem wulgarnie, w Bangladeszu, w Indiach, w oborach, w stodołach, gdzie nie było ani sterylności, ani żadnych warunków ku temu. I
pogoni za pieniądzem stało się to, że te szczepionki były często zanieczyszczone, nie spełniały tych norm, nikt nie chciał tego za bardzo badać i stąd powstały jakieś uboczne różne nieszczęścia, schorzenia i tak dalej. No i stąd poszła ta fama. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, nikt myślę, że tego tam nie chce badać nawet. Taka jest moja opinia. No i zakończę to tak, że w Lublinie, w tym programie szczepionkowym, w którym uczestniczą seniorzy, tak ogólnie powiem, że w ostatnich, to jest, dotyczy seniorów powyżej 65 roku życia, w ostatnich kilku latach szczepiło się tak powiedzmy 7-8 tysięcy tych seniorów tylko. I właściwie tym zakończę i powiem tak, ja na COVID-a się zaszczepię. A inni, każdy ma swój rozum i zrobi to jak zechce. Dziękuję i życzę wszystkim zdrowia.